Odbiór jest czynnością zamawiającego. Jednostronną czynnością zamawiającego i już tutaj zaczniemy sobie pracę nad być może wyciąganiem Państwa z takich przyzwyczajeń myślenia o kontraktach budowlanych, które nie do końca pokrywają się z tym, jak sytuacja na placu budowy wygląda z perspektywy przepisów prawa. Bo kiedy myślimy o odbiorze, no to siłą rzeczy wyobrażamy sobie te spotkania, w których Państwo na pewno mieliście okazję brać udział. Czyli jest jedna strona, wykonawca na placu budowy, jest druga strona, zamawiający, któremu dane roboty były wykonane, no i oglądają, czy jest w porządku, co jest ewentualnie nie w porządku, ustalają, cóż zrobić z robotami, czy je przyjąć, czy ich nie przyjąć, czy wzywać do usuwania wad, czy dokonywać jakichś innych ustaleń. No i tak intuicyjnie wypisz, wymaluj czynność dwustronna, bo dwie strony są. Jednak nie do końca tak to wygląda. Żeby wyłapać tę różnicę, mam taki stały case z własnego życia. Otóż jak miałem lat 8 bodaj, 7 może nawet, ze swoją starszą siostrą znaleźliśmy na ulicy takie wymiętolone, popularne czy inne sporty, paczka papierosów, zawilgocone to, bo deszcz nawet padał, męskie, twarde, bez filtra i stwierdziliśmy, że wykorzystamy tę okazję, żeby zaznać sobie palenia tytoniu. Gdzieś się schowaliśmy za zabudowaniami, no ale pojawił się problem w postaci tego, że czymś to podpalić trzeba. Dostałem misję, żeby zdobyć coś do podpalenia czy tej zapałki. Pobiegłem do domu, a że wychowywałem się na wsi, to te zapałki były na piecu kaflowym, na kominie tego pieca kaflowego, tam taka deseczka, obwódka była, zawsze leżały. Sam nie sięgałem, więc co robi dziecko, które sobie nie radzi? Prosi rodziców o pomoc. Poprosiłem o podanie zapałek. Rodzice zaczęli dociekać, ale właściwie po co? Rzuciłem takie klasyczne i się ewakuowałem. Wróciłem do siostry, odpaliliśmy. Z perspektywy czasu szło to strasznie niezbornie i niewiele miało wspólnego z paleniem, no bo taki zawilgocony tytoń dość ciężko jest skłonić do tego, żeby się palił. Ale w każdym razie pociągaliśmy, coś tam w ustach się poczuło i wracaliśmy czując się tak z 50% starsi, no bo paliliśmy papierosy. To, że sytuacja potoczyła się nie najlepiej, to dotarło do nas już kiedy przychodząc do domu zauważyliśmy, że stali tam zarówno rodzice moi, jak i rodzice tej siostry, która mieszkała i tak jak stali w pełnej czwórce, to jedno pytanie padło właściwie, czy nawet nie pytanie, a polecenie, chuchnij, po czym nastąpiło kątem oka zobaczyłem jedynie jak po tym, jak moja mama stwierdziła, Marek, on palił, jak tata udaje się spokojnym krokiem w kierunku płotu, na którym zawieszona była smycz mojego psa i w ten sposób metodą pośladkową zaczęła się moja edukacja w zakresie tego, że palenie papierosów nie jest najlepszym wyborem życiowym. I w tej czynności, w tym wybijaniu palenia przez pośladki, brały udział dwie strony. Ale mówienie o tym, że była to czynność dwustronna, możecie mi Państwo wierzyć, to jest zdecydowane nadużycie. W tym momencie mogę pozdrowić serdecznie Marka Mroza, mojego tatę, oddając mu sprawiedliwość. Nie palę, nie paliłem, także zadziałało. I tak jest z tymi odbiorami. Okej, tam będą dwie strony, ale to w żadnym wypadku nie oznacza, że to są partnerzy równoprawni, którzy akurat w tym kontekście dokonują czynności wspólnym wysiłkiem. Czynności tam dokonuje zamawiający.